Nie wiem, czy zauważyliście, ale są w Polsce ludzie, których po prostu lubi każdy. Gdyby ktoś powiedział o nich złe słowo, zostaliby zlinczowani. I wcale tu nie chodzi o jakichś tam wielkich przywódców, jak nie wiem, Sobieski czy Piłsudski, no nieco mniejszy kaliber. Na przykład Robert Makłowicz, Krzysztof Krawczyk, Adam Małysz, Piotr Frączewski i myślę, że taką osobą jest też Janusz Rewiński. Janusz Rewiński urodził się w rodzinie wywodzącej się z polskich Kresów, z okolic Równego na Wołyniu. Ukończył technikum budowy silników lotniczych we Wrocławiu, następnie w 1972 roku studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Już podczas studiów występował w prowadzonych przez Wiesława Dymnego spotkaniach z balladą oraz w Piwnicy pod Baranami. Piwnica pod Baranami ma szczególną rolę w historii polskiej sceny. Wielu wspaniałych artystów wywodzi się właśnie z tej sceny, a w latach 60. i 70. powstały tam najsłynniejsze utwory, a zespół zyskał sobie opinię jednej z najlepszych grup artystycznych w kraju. To właśnie tam powstał monolog Rewińskiego zatytułowany Fiut. Jest dostępny na YouTubie, polecam wysłuchać, żeby nie było. Fiut to skrót od film i ewentualnie telewizja. Już po tym żarcie wiemy, z człowiekiem jakiego formatu mamy do czynienia. Po udanym debiucie w Teatrze w Poznaniu przez kilka lat wraz z Zenonem Laskowikiem występował w kabarecie Tej. W latach 80. pojawił się m.in. w duecie z Bohdanem Smoleniem. Kontakt Smolenia z Rewińskim wcale nie był tak bezowocny. To właśnie Rewiński pierwotnie miał grać Ferdynanda Kiepskiego, czy właściwie Ludwika Kiepskiego, bo tak ta postać rzekomo miała się nazywać. Jednakże Rewiński zapoznał się ze scenariuszem i mu się nie spodobało. Popularność przyniosły mu występy w kabarecie Olgi Lipińskiej, w którym wcielił się w rolę Miśka, gruboskórnego dyrektora teatru. Wystąpił w licznych rolach filmowych, m.in. w Podróżach pana Kleksa, Killerze i w serialach Zmiennicy Tygrysy Europy, w którym zresztą zaśpiewał fenomenalną piosenkę. Przyszły lata 90. Komuna legła, a polska scena polityczna budziła wielkie obawy. W tym czasie istniał pewien projekt, który nazywał się Skauci Piwni. Rewiński oczywiście był takim skautem. Panowie związani z tym projektem postanowili powołać do życia najpierw Stowarzyszenie Skauci Piwa, a później partię polityczną. Twórcami byli oczywiście Janusz Rewiński oraz Krzysztof Piasecki, Bohdan Smoleń i Stanisław Zygmunt. Początkowo powstanie partii było traktowane przez jej twórców jako swojego rodzaju żart, wiecie. Była to taka satyra na politykę. Próbowano zwrócić uwagę na fakt, że jest wiele osób, które nie mają kogo poprzeć w nowej, rodzącej się polityce. Oficjalnie celem polskiej partii Przyjaciół Piwa było promowanie kulturalnego stylu picia w pubach, jak to się robi na przykład w Anglii, zamiast chlania wódki. A tym samym zwalczano alkoholizm. Przeczytam wam zresztą fragment programu wyborczego Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Nie mamy złudzeń, że Polak stanie się abstynentem. Tylko niech nie pije wódki. Smaczne, chłodne, aromatyczne piwo tak samo może służyć do wznoszenia toastów. Przy piwie można wymienić poglądy, przy piwie łatwiej dojść do porozumienia, dogadać się. Dogadujmy się, bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali i sprawiedliwi. Władzą naczelną partii było walne zgromadzenie i ława najwyższa. W skład ławy wchodził prezydent partii oraz 10 członków. Działały również okręgowe ławy piwne. Pierwszym prezydentem Polskiej Partii Przyjaciół Piwa został oczywiście Janusz Rewiński, a wiceprezydentem Adam Helber. Tak przyszedł rok 1991 i wybory parlamentarne. Głosy były totalnie rozbite. Fakt faktem było bardzo dużo komitetów wyborczych. Wygrała Unia Demokratyczna, zgarniając 12% z hasłem Jestem za, z Tadeuszem Mazowieckim na czele. Zresztą było wtedy wielu znanych kandydatów z wieloma wspaniałymi hasłami. Aleksander Kwaśniewski i jego Tak dalej być nie musi. Czy też Donald Tusk i jego Nie bój się jutra. Rewiński ze swoją Polską Partią Przyjaciół Piwa miał hasło wyborcze: jak wypić, to piwo.
zgarnęli ponad 3% głosów, co dało im 10 miejsce w Polsce i 16 mandatów poselskich. Dla porównania Korwin miał miejsce 16 i 3 mandaty poselskie, chociaż Korwin to nawet z mniejszością niemiecką przegrał. No niestety nie było tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Gdy Polska Partia Przyjaciół Piwa dostała się do Sejmu, przestało być śmiesznie, bo trzeba było zająć się polityką. Wtedy to doszło do podziałów politycznych na małe piwo i duże piwo, chociaż Rewiński powtarzał, że piwo nie jest ani ciemne, ani jasne. Jest po prostu smaczne. Małe piwo, w którym był m.in. Krzysztof Ibisz, z czasem wpadło w koło poselskie Partia Emerytów i Rencistów Nadzieja, zaś duże piwo, w którym był Rewiński, trafiło do Polskiego Programu Liberalnego. Od 1992 roku prezydentem Polskiej Partii Przyjaciół Piwa był Leszek Bubel, pod wodzą którego w wyborach parlamentarnych w 1993 roku partia uzyskała jedynie 0,1% głosów. Zresztą nic dziwnego, Bubel to idiota. Nagrał piosenkę Disco Polo o wypędzaniu Żydów z Polski. Serio? Sprawdźcie, nie będę tutaj wrzucał, bo prawdopodobnie mi YouTube zdejmie film, ale materiał jest dostępny na YouTubie, można go obejrzeć i wysłuchać. Miało być o Rewińskim. W 1993 roku, po dwuletniej przerwie, na okres sprawowania mandatu posła wrócił do kabaretu Olgi Lipińskiej, gdzie wcielił się ponownie w rolę Miśka, tym razem próbującego dostosować zespół teatralny do wymogów gospodarki rynkowej. Później z Krzysztofem Piaseckim prowadził program Ale Palma. W programie prowadzący komentowali w sposób satyryczny wydarzenia minionego tygodnia. W 2003 roku był nawet nagrodzony dwukrotnie tytułem ulubionego programu rozrywkowego przyznanego przez czytelników Super Expressu. Zdjęty z anteny w wyniku braku porozumienia między autorami programu a producentem co do wysokości honorariów i pory nadawania programu. Zresztą program był kontrowersyjny. 22 stycznia 1999 roku Rewiński opisał komunię świętą słowami: tłoczą się do takiej lady, klękają za nią i wywalają ozory, a ten ksiądz chodzi i wkłada do gęby. Rewiński się wkurzył, że próbują mu program ocenzurować, gdy zaczęto zwracać uwagę na ten żart. Kolejnym programem był Siara w kuluarach. Jako że Rewiński grał siarę w Killerze, to postanowił połączyć swoją postać z przeżyciami z Sejmu i opowiadał jako siara, co się dzieje w polskiej polityce. I dopiero się zaczął dym. Nagrał 3 odcinki, ale jak w trzecim wypowiedział się na temat lasów państwowych, to Sejm zabronił mu wchodzić do budynku. I było po programie. W jego ocenie był to przykład ograniczania wolności słowa i przejaw kontroli polityków nad mediami. W lutym 2013 roku został felietonistą tygodnika w sieci, pracował tam do 2019 roku, a w międzyczasie zgarnął srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Nie wiem, jak to się stało, ale później nawiązał współpracę z PiS-em, wystąpił nawet w ich spocie wyborczym, choć, no nie okłamujmy się, był to po prostu antypeowski manifest. No, Komorowskiego zjechał równo na konwencji Dudy. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Nosi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!